Wypłyń na głębie, tak brzmi tytuł podręcznika, tak brzmi cytat z Ewangelii. Znacie go bardzo dobrze, choć większość Polaków to kojarzy to z Janem Pawłem II, ale to Jezus był autorem tego zdania. I tak sobie pomyślałem, że ta formacja, którą rozpoczynamy, albo w ogóle to, co będzie w tych nagraniach dla tych, którzy to tylko będą odsłuchiwać, to jest zaproszenie do tego, żebyś w swoim życiu duchowym, w swoim rozwoju jako człowiek, ale też przede wszystkim w twoim życiu wiary, wypłynął na głębie. Bo wiecie, tak sobie pomyślałem, przygotowując te konferencje, że my lubimy siedzieć w szopie. Lubimy sobie siedzieć w chatce, zbudowaliśmy sobie chatkę, która nazywa się moja codzienność, moja wiara, moje jakieś tam doświadczenie z Jezusem i tak lubimy sobie w tej chatce siedzieć i tak wszystko zatrzymywać tylko dla siebie w swoich czterech ścianach. Taką chatką może być na przykład tylko ta kaplica, niedzielna msza święta. A ten podręcznik, który wybraliśmy razem, no to jest zaproszeniem do tego, żeby nie zatrzymywać absolutnie wiary tylko dla siebie. Ja nie wiem, czy wy wiecie, co sobie zrobiliście, wybierając ten podręcznik, przynajmniej ci, którzy za nim głosowali, a głosowała większość. Zrobiliśmy sobie to, żeby właśnie z tej chatki wyjść, żeby zobaczyć, że to, co jest dzisiaj moją chatką, jakąś strefą komfortu w mojej relacji z Jezusem, zostawić, poszerzyć, chcieć więcej. Skoro tu jesteście, albo potem odsłuchujecie, to znaczy, że chcecie więcej i chwała wam. Nowa formacja, nowy podręcznik to nowa okazja do pogłębienia swojej wiary i będziemy to robić tym razem dzięki spojrzeniu świętego Wincentego Palotiego, człowieka, który jest moim ojcem, założycielem. To znaczy, to on wymyślił Palotynów. To on w 1835 roku pod wpływem Bożego natchnienia wpadł na genialny pomysł, żeby założyć Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, w obrębie którego są też księża i bracia Palotyni. I święty Wincenty Paloty, kochani, to jest święty, którego ja nazywam mały, ale wariat. Mały, bo był takim kurduplem jak ja mniej więcej. Mam naprawdę duży sentyment do niego. Po śmierci się trochę skurczył. Jak pojedziecie do Rzymu, do naszego domu palotyńskiego, do kościoła San Salvatore in Onda, Zbawiciela na fali, to możecie tam pod ołtarzem w przeszklonej trumnie zobaczyć tam szczątki Palotiego. No tak się troszeczkę skurczył. Mały, ale wariat to człowiek, który miał tak szerokie horyzonty. Człowiek, który, no może na wyrost to nawet nie powiem, stał się inspiracją dla Soboru Watykańskiego II, ale o tym za chwilę. Człowiek, który mi się zdawał być niesamowicie nudny, kiedy zostawałem palotynem. W nowicjacie, potem w seminarium kazali nam czytać jego pisma. Napisał mnóstwo tego. I tak mi się to nudne wydawało. I dalej zresztą wydają mi się jego pisma w większości nudne. Na szczęście w podręczniku, który mamy, są takie najciekawsze fragmenty. I niedługie. Ale wydawał mi się zawsze nudnym świętym, a dzisiaj go widzę jako człowieka, który jest świętym na czasie, który jest normalnie niesamowitą inspiracją. Ja się sam bardzo inspiruję. I w tej konferencji najpierw takie bardzo ogólne myśli z prowadzenia z podręcznika. Ci z was, którzy ten podręcznik sobie zaklepali albo będą mieli, zachęcam, żeby przeczytać sobie w domu. Ja pewne rzeczy tylko zacytuję. A potem krótki tylko biogram Palotiego, żebyś mniej więcej miał rozeznanie, kim on w ogóle był. Ale to zostawimy sobie na drugą część tej wypowiedzi. Tym podręcznikiem, tym zdaniem, wypłynąć na głębie, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wcielać w życie sens wizji Palotiego, którą macie zawartą właśnie we wprowadzeniu. Pozwólcie, że zacytuję, bo to jest dobrze ujęte, lepiej tego nie ujmę. 9 stycznia 1835 roku podczas modlitwy po mszy świętej rzymski kapłan Wincenty Palotti doznał wewnętrznego oświecenia. Duch Święty pozwolił mu zobaczyć Kościół taki, jaki jest. Kościół wygasłej wiary, oziębłej miłości, w którym brakuje ewangelicznych pracowników, w którym wygasł pierwotny zapał głoszenia Chrystusa. Po przeciwległej stronie Palotti widział Kościół taki, jakim był na początku, jakim powinien być według nakazów Jezusa,
Kościół żywy, prężny, w którym każdy powołany jest do tego, by głosić Chrystusa, by o Nim świadczyć w środowisku, w którym żyje. Dzięki temu doświadczeniu Palotti zaproponował nową formę chrześcijańskiego zaangażowania w Kościele. Jego wysiłki zmierzały do tego, by odzyskać świeckich, którzy zostali zepchnięci na margines. Chciał, aby czuli się częścią Kościoła i byli za niego odpowiedzialni, by również oni głosili Ewangelię. Tym pragnieniom poświęcił całe swoje życie, realizując je z wielkim zapałem. W tym celu założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, które miało gromadzić świeckich, kapłanów, zakonników i hierarchów Kościoła, by wspólnie dokonać duchowego odrodzenia świata. Palotti w tym 1935 roku, niecałe 200 lat temu, doznał wizji, którą jakoś tak szczególnie teraz Kościół realizuje. Kościół Palottiego, rzymski kościół tamtych czasów, był strasznie przepełniony duchem klerykalizmu, jeszcze bardziej niż dzisiaj. Już dzisiaj mamy takie prądy, nie, że tych księżulków na szczęście stawiamy do pionu, na takim samym poziomie jak wszystkich innych w Kościele, ale Kościół czasów Palottiego, to wiecie, były święte krowy w sutannach i nic więcej. Wszystko inne to był plebs. Palotti, to co zaproponował, to była rewolucja. 100 lat później, ponad 100 lat później, będzie o tym mówił Sobór Watykański II i będzie pchał kształt Kościoła właśnie w taką stronę, żeby ożywić, wrócić do początków. Więc ta formacja, ona chce sprzedać ci wizję Palottiego. Wizję, według której, no, szczególnie my, Palotyni, powinniśmy żyć. Spoiler, nie zawsze żyjemy. Świętych krów wśród Palotynów też jest dużo, niestety. Ale będziemy poznawać przez te kilkanaście tygodni wizję Palottiego, która może bardzo otworzyć też twoje horyzonty. Główny sens wizji Palottiego to jest taki: ty jesteś odpowiedzialny za Kościół, to ty jesteś Kościołem. To, że nie nosisz czarnej kiecki z koloratką, to, że nie masz tonsury, już dzisiaj się nie robi, ale za jego czasów Palottiego się robiło, to, że nie masz wykształcenia teologicznego, to wcale nie jest powód do tego, żebyś nie głosił Jezusa. Ty jesteś Kościołem, ty masz Go głosić, ty masz wyjść z twojej chatki, ty masz wypłynąć na głębie. Konkretnie ty, każdy z was. By to nie możesz zatrzymywać dla siebie. I Palotti dużo mówił o tym, że odnowa Kościoła tak naprawdę bierze się z miłości. Dużo o tym będzie w trakcie tych rozważań. Palotti był wariatem Bożej miłości. Centrum jego głoszenia, jego posługi było tak naprawdę gadanie ciągle o tym, że Bóg jest miłością nieskończoną. To jest podstawowa i wyjściowa prawda człowieka, który idzie za Jezusem. Palotti był przekonany, że to jest sens istnienia Kościoła. To jest centrum jego myśli. Bóg, który jest miłością. No i Palotti też mówił, macie to też w prowadzeniu, że trzeba to robić po prostu razem. Razem. Nie, że wszyscy tak samo. Ty nie odprawisz mszy świętej. Ja odprawię. Ja nie polecę nasz szpitalny oddział, żeby być świadkiem Jezusa. Ty tak. Każdy z nas ma różne zaangażowania, ale możemy robić to razem. Dlatego, cytując znowu wprowadzenie, żyjąc w XIX wieku, Palotti zauważył, że metody, którymi posługuje się Kościół w celu głoszenia Ewangelii, są mało skuteczne i nieatrakcyjne. Tak jak i dzisiaj znowu. Postanowił więc szukać nowych metod. Wiedział, że aby skutecznie głosić Chrystusa, nie można działać samemu. Wiedział, że potrzebna jest do tego silna wspólnota. Brzmi bardzo nowocześnie, a to Palotti mówił 200 lat temu już. Coś, o czym ciągle gadamy, nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że coraz więcej się o tym gada teraz, nie? W Kościele. Chociażby w wielkich miastach, w środowiskach akademickich. Że mamy tworzyć wspólnoty. To, że czasem jest trudno we wspólnocie, że one mają swoje kryzysy, wzloty i upadki, to jest inna rzecz, normalna. Ale o tym Palotti mówił 200 lat temu. Już 200 lat temu, kiedy Kościół był tak bardzo pastwiskiem świętych krów, a nie wspólnotą. I trzecia rzecz,
Ta formacja jest zaproszeniem do tego, żeby każdy robił to, co może. Nawet bym tutaj użył takiego małego przymusu, ale takiego ku rozwojowi, że ty musisz głosić Jezusa. Czy nie musisz w takim sensie, że ktoś będzie stał nad tobą z batem i cię będzie kontrolował, tylko to niepodobne, żeby wierzyć w Jezusa i zostawiać to dla siebie. To tak jakbyś o jednej nodze chodził. Palotti uważał, że każdy, niezależnie od tego, kim jest, może głosić Chrystusa, żyjąc w rodzinie, ucząc się czy pracując, może świadczyć, że jest chrześcijaninem i tym samym przybliżać ludzi do Boga. Nie jest ważne wykształcenie, wiedza teologiczna czy zdolności oratorskie. Najistotniejsze jest świadectwo życia. Za przykład takiego apostolstwa podawał Maryję. Nie głosiła ona kazań, nie nauczała prawd wiary, a jednak Kościół nazywa ją królową apostołów. Dlaczego? Z wielkim oddaniem uczestniczyła w zbawczej ofierze syna i stosownie do swego stanu przyczyniała się do rozszerzania wiary i rozpowszechniania Królestwa Bożego. Każdy, kochani, każdy jest zaproszony, żeby głosić Jezusa. Możemy, robiąc taki początkowy biznesplan tej formacji, w założeniach, jaki ma być efekt, włożyć tam taki punkcik, ty sobie do głowy taki punkcik włóż, że efektem tej formacji ma być jakiś taki większy zapał do tego, żeby głosić Jezusa. Żebyś ty to robił, konkretnie ty. Wiecie, dlaczego warto to robić? To zresztą bardzo pobrzmiewało w Ewangeliach ostatnich dni. Bo jak głosisz Jezusa, to twoja wiara się umacnia. I to jest taki pozytywny egoizm w głoszeniu. Głosisz Jezusa, twoja wiara się wzmacnia. Głosisz Jezusa, mimo że się czujesz pierdołą, czasem człowiekiem niewierzącym, słabym, grzesznym, upadłym, głosisz Jezusa i to w tobie się coś zaczyna umacniać. Ja tak mam, że ja się cieszę, że mogę teraz głosić, bo mnie to umacnia. Cieszę się, że mogę gadać kazania, bo to umacnia moją wiarę. Bo ja często, to zresztą mówiłem dużo ostatnio o tym, tu, przy ołtarzu, przy ambonie, czy w jakichś innych okazjach, czuję się jako człowiek nawet głębokiego kryzysu wiary. Mam momenty, kiedy nie wierzę w to wszystko, co gadam, ale kiedy jednak głoszę i gadam, to Pan umacnia moją wiarę. Jesteś zaproszony, żeby głosić. I trochę może, a może nawet nie może, tylko na pewno będziemy się uczyć tego w trakcie tej formacji. Chodzi o to, żeby napełnić serce swojego ducha i później iść z tym dalej. Także kochani, nie musicie od razu dzisiaj po spotkaniu lecieć tutaj po ulicach, latać nie, i napotkanych ludzi ewangelizować. Nie musicie latać do sąsiadów w bloku, w klatce i mówić o Jezusie. Chyba że poczujesz takie natchnienie, takie pełne pokoju, ognia Bożego, to idź. Najwyżej dostaniesz pysk. Ale chodzi o to, żeby dzisiaj pomyśleć, że Pan zaprasza mnie do tego, żeby Go głosić. Żeby wiary nie zatrzymywać dla siebie, bo ona potem zdycha. Wiara, która jest tylko w twojej chatce, ona po prostu marnieje. Ona po prostu wysycha. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać w trakcie dyskusji, więc tyle z prowadzenia, a teraz krótko o Palottim. Palottiego też będziemy poznawać w trakcie tych tygodni, więc ja nie będę tutaj jakiegoś szczegółowego biogramu czytał. Zachęcam, żeby sobie doczytać. Ja tylko tak chcę wam nakreślić ogólnie, kim był ten Boży wariat. Palotti rodzi się w 1795 roku w rodzinie bardzo bogobojnej, wielodzietnej. Jest jednym z dziesięciorga dzieci Piotra Pawła Palottiego i Marii Magdaleny de Rossi. Urodził się w Rzymie. Umiera w 1850 roku. Umiera w zasadzie dlatego, że no, spalił się do końca. Gdzieś tam leciał od jednego do drugiego i oddał swój płaszcz jakiemuś tam bezdomnemu. On miał taką zajawkę, że ciągle wszystko rozdawał. Nie? Kupił sobie buty, to zaraz spotkał bezdomnego, któremu musiał dać. I tak ciągle. Nie? Jakby, on był wielkim ascetą.
No i oddał ten płaszcz, zachorował na zapalenie płuc i zmarł w wieku 55 lat. Ale jego życie było tak intensywne, tak pełne aktywności, że spokojnie mógłby obdarzyć swoim życiorysem z 10 chłopa. No ale wracając do początków, rodzi się na końcu XVIII wieku, wychowuje się w bardzo pobożnej rodzinie i Palotti już od swoich najmłodszych lat wykazywał dużą pobożność. Był człowiekiem już wtedy jako dziecko bardzo głębokiej modlitwy. Możecie sobie o tym poczytać w szczegółowych historiach o nim. Ale takim bardzo ważnym momentem w jego życiu był rok 1807, kiedy rozpoczął naukę w Kolegium Rzymskim, które założył Ignacy Loyola. I tam pojawiły się w nim myśli o kapłaństwie. Chciał być kapucynem, bo miał takie zamiłowanie do ascezy. Wiecie, chciał być takim po prostu ascetą na maksa, nie? Chodzić boso, umartwiać się. Ale nie został tym kapucynem, bo był bardzo słabego zdrowia, więc został prywaciarzem. Został księdzem diecezjalnym, rzymskim diecezjalnym księdzem. No i tu ciekawostka, na przykład my, Palotyni, te sutanny, na którą patrzycie teraz, właśnie nosimy rzymską diecezjalną. Tak wyglądali księża diecezjalni, rzymscy. Palotti został takim księdzem i dnia 16 maja 1818 w Bazylice Świętego Jana na Lateranie otrzymał święcenia kapłańskie. I wtedy zaczęła się w jego życiu naprawdę jazda. Mówiono o Palottim, którego znał cały Rzym, i to naprawdę nie jest przerost, to co mówię, przerost formy nad treścią. Palottiego naprawdę znali wszyscy w Rzymie. To był święty, który był wszędzie. Nie było działki, której Palotti by nie dotykał. On po prostu miał taką jakąś ewangelizacyjną nerwicę w sobie, że on po prostu wszędzie był. Po prostu jak miał sposobność mówić o Bogu, który jest dobry, to po prostu wjeżdżał jak dzik w maliny, czy w zboże, czy co tam. I po prostu głosił Jezusa, głosił Jego dobroć. I tu zacytuję, żeby to zobrazować, fragment jednego z opracowań. Od 1819 roku Palotti rozpoczyna pracę jako profesor teologii dogmatycznej i scholastycznej na Uniwersytecie La Sapienza i kontynuuje ją przez 10 lat. W tym czasie zakłada szkoły wieczorowe dla młodzieży. Zaczyna być znany jako gorliwy kaznodzieja, rekolekcjonista, spowiednik i kierownik duchowy. Bardzo szybko utożsamia się z jego osobą określenie apostoł Rzymu. Głosi kazania nawet na placach Wiecznego Miasta. Jego słuchaczami są przypadkowi przechodnie, którzy zatrzymują się z ciekawości. Łatwo zdobywa serce słuchaczy. Trafia do nich przez swoją prostotę, żarliwość i zapał. Jest zawsze starannie przygotowany, promieniuje świętością. Ulubionym tematem jego rozważań jest Boże miłosierdzie. Na długo przed Faustyną. Grzesznicy kruszą się pod wpływem jego słów, ożywia się wiara. Rekolekcje głosi do wszystkich. Do notabli rzymskich, ludzi prostych, inteligencji, młodzieży. Jest cenionym spowiednikiem. Spowiada każdego, kto go o to prosi, w tym także kardynałów i papieży. Wiele czasu poświęca rzymskim seminarzystom, studiującym teologię i filozofię. Przez 13 lat jest ojcem duchownym rzymskiego seminarium. To jest tylko malutki wyrywek z tego, co Palotti robił. Tak może 5%. Tak, żeby wam zobrazować. To już by wystarczyło, nie? Żeby nie jeden ksiądz tak se usiadł wieczorami i powiedział, no jużem dość pracował. Dla Palottiego to nie było dużo. Pewnie też dlatego szybko zmarł, bo się wycieńczył. Ale to był człowiek, który miał w sobie jakąś taką niesamowitą energię i nie chciał jej zatrzymywać dla siebie. I mnie osobiście Palotti inspiruje w tym, żeby też być takim chrześcijaninem, żeby, wiecie, nie zatrzymywać dla siebie swojej wiary. Żeby tak nie gasić tego wszystkiego, co w sobie mam, co daje mi Jezus. Jest cudowny w Palotti. Ale dalej do jego życia. Po święceniach kapłańskich on bardzo chciał, to było jedno z głębokich pragnień w jego sercu, ożywiać wiarę. To jest jedno w ogóle z zawołań palotyńskich. Ożywiać wiarę. Ale wiedział, że samo duchowieństwo tego nie jest w stanie zrobić. Palotti był realistą. Patrzył na księży i mówił, no way. Sami to nie dadzą rady. Te święte krowy, to jest moje określenie, nie że Palotti tak pisał, święte krowy same rady nie dadzą.
I wtedy właśnie jest ta wizja, o której mówiłem na początku. 9 stycznia, 35 rok. Paolotti wpada w mistyczne uniesienie, utrzymuje natchnienie, które go prowadzi do założenia zjednoczenia apostolstwa katolickiego, którego główną ideą jest to, że wszyscy razem mają rozwijać swoją wiarę i głosić ją, gdzie się tylko da. Wszyscy razem. Papież z Menelem, moje określenie. Bo Paolotti bardzo jasno pokazywał, że to nie ma tak, że są lepsi, gorsi. Że ktoś jak ma czerwoną sutannę, bo jest świętobliwym kardynałem, to on ma większe prawo głosić Jezusa. Nieprawda. I zwykły Kowalski ma takie samo prawo i zadanie. Dzieło Paolottiego to jest właśnie to, żeby gromadzić księży i świeckich w szerzenie Ewangelii i pomocy ludziom. Dlatego też na początku, jak Paolotti założył ZAK, którym potem uformowała się wspólnota księży i braci Paolottinów, on w tym ZAK-u gromadził osoby duchowne, jak i świeckie. Tam byli wszyscy ludzie, wszystko co możliwe. Zwykli kupcy i kardynałowie. I on mówił, chodźmy w kupę. W kupie siła, w kupie łatwiej. Paolotti umiera w 1850 roku. Troszeczkę na własne życzenie, no bo chciał pomóc bezdomnemu, dał mu ten płaszcz. Zmarł na zapalenie płuc, ale kiedy umiera, to na łożu śmierci powiedział takie zdanie, które dla nas Paolottinów ciągle jest źródłem nadziei, że jeszcze coś mamy tu do zrobienia. Powiedział chwilę przed śmiercią, wspólnota będzie się rozwijać, a Bóg będzie jej błogosławił. Przekonacie się. Mówię to wam nie dlatego, że ufam, ale dlatego, że jestem pewien. I mówił to wtedy, kiedy Paolottini to była garstka księży. Dzisiaj Paolottini są na każdym kontynencie, w kilkudziesięciu krajach. Są nas setki, czy już nawet tysiące, już nie pamiętam, zawsze mam problem ze statystykami. Paolotti wyprzedził swoje czasy i to, co się stało 100 lat po jego śmierci w trakcie Soboru Watykańskiego II, obrad tego soboru, było potwierdzeniem myśli Paolottiego. I też tak się trochę szczycimy jako Paolottino. Nasz ojciec założyciel włożył swoje dwa palce, a nawet więcej, w Sobór Watykański II. Sobór Watykański II potwierdził główne myśli Paolottiego dotyczące apostolstwa powszechnego, czego wyrazem stała się kanonizacja Wincentego właśnie w trakcie soboru w 1963 roku. Dokonał tego papież Jan XXIII. To wydarzenie było czymś więcej niż tylko wyróżnieniem dla Wincentego. Był to znak i program samego Kościoła. Było to urzeczywistnienie jego myśli i idei dzisiaj. W związku z tym papież Paweł VI mógł zdecydowanie powiedzieć o Paolottim. Wincenty Paolotti był zwiastunem przyszłości. Prawie o 100 lat uprzedził on odkrycie następującego faktu. W świecie ludzi świeckich, do tego czasu biernym, ospałym, lękliwym i niezdolnym do wypowiadania się, istnieje wielka energia służenia dobru. Święty zapukał do sumienia świeckich, jak puka się do drzwi. Tą nieudolną konferencją chcę też w tobie już rozbudzać ducha, żebyś ty też był głosicielem dobrej nowiny. To naprawdę nie jest tylko moja robota. Nie tylko ja jestem zaproszony, żeby głosić Jezusa. Ty też jesteś. I będziemy się tutaj duchowo wzmacniać, medytować, spotykać, żeby tego ducha w sobie rozwijać. Kto wie, do czego cię Pan Bóg zaprosi? Nigdy nie wiesz. A jak będziesz prosił Wincentego Paolottiego, to bądź otwarty na to, że on może naprawdę różne dziwne pomysły ci podrzucić. Jedna z takich najbardziej śmiesznych historii o Paolottim. On też był kapelanem w szpitalu, łaził tam po tych ludziach i kiedyś napotkał jakiegoś człowieka, który był totalnym antyklerykałem, ateistą. Jak widział Paolottiego, to rzucał w niego mięsem. W sensie, nie? Klnął na niego. A Paolotti, wiecie co zrobił? Podszedł do niego, do łóżka i miał przy sobie biszkopty. I wcisnął mu do gęby. I tak mu dawał. On na niego klnął, a Paolotti mu wciskał. Nie wiem, czy to on był, nie wiem, może był sparaliżowany, czy co. I kazał mu jeść te biszkopty. I w trakcie jak jadł,
to Palotti mu głosił o tym, że Bóg jest dobry, że jest miłością i tak dalej, i tak dalej. I się człowiek nawrócił przed śmiercią. To jest taka jedna ze śmieszniejszych historii Palottiego, ale on takich pomysłów miał mnóstwo. Był człowiekiem wielu charyzmatów, miał takie cudowne łaski, że jak się czyta, to człowiek myśli, wow, też bym chciał. Chodził po Rzymie i na przykład deszcz na niego nie padał. Miał taką, taką łaskę Pana Boga. Jak odprawiał mszę świętą, to lewitował parę centymetrów, wpadał w takie uniesienia mistyczne. Doznał zaślubin mistycznych z Maryją. Kochał Maryję na maksa. To po prostu była dla niego kobieta, która bardzo ważną część w jego wierze spełniała. Potrafił być w kilku miejscach równocześnie. Przepowiadał przyszłość, czytał w sumieniach ludzi. Ale to są takie bajery, które były tylko efektem ubocznym jego tak zażyłej relacji z Jezusem, że głowa mała. Więc no, zapraszam ciebie i siebie do takiej przygody patrzenia na naszego Pana oczami Palottiego i do rozbudzenia twojego ducha. Kto wie, co się wydarzy. Amen.